Cześć, dzień dobry. Dziś zapraszam Cię na kolejny materiał rozmów z profesor Grażyną Cichosz i dziś rozmawiamy na długo wyczekiwany temat, a mianowicie nabiał. Na temat tego, czy jest to najlepsze możliwe pożywienie dla człowieka, czy jednak coś, co może nam szkodzić, powodować stany zapalne, czy problemy autoimmunologiczne w organizmie człowieka. Ja nazywam się Mateusz Ostręga, jestem dietetykiem i założycielem pierwszego w Polsce ketocentrum, a więc centrum dietetycznego, w którym specjalizujemy się w pomaganiu innym za pomocą diety keto, diety carnivore oraz diet niskowęglowodanowych. A teraz nie przedłużam i zapraszam Cię już do obejrzenia tego materiału. Dzień dobry Pani Profesor, witam serdecznie ponownie. Witam. I dzisiaj zgodnie z obietnicą, którą złożyliśmy podczas ostatniej rozmowy, będziemy rozmawiać o mleku, o nabiale i o tym, czy jest to najlepsze biodostępne źródło wapnia. Także bardzo się cieszę, bo wiem, że to jest temat bardzo kontrowersyjny wbrew pozorom i pewnie rozwiejemy wiele mitów. Więc od razu przechodzę do pierwszego pytania, bo mamy dużo ciekawych tematów do omówienia. I pierwsze pytanie, Pani Profesor, dlaczego mleko i produkty mleczarskie coraz częściej są dyskredytowane? Otóż ja odnoszę wrażenie, że wszystko, co służy zdrowiu, jest dyskredytowane. Przykładem jest choćby masło i jaja, bo wysoki cholesterol. Ostatnio również mięso. Do niedawna nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy mleka, a raczej tłuszczu mlekowego, traktowali produkty mleczarskie jako dobre źródło biodostępnego wapnia, bo lepszego źródła nie ma. Niestety od ponad 20 lat również ta zaleta mleka bywa kwestionowana. Popularyzowane są najprzeróżniejsze teorie, jakoby wapń był niezbędny wyłącznie w diecie dzieci i młodzieży do osiągnięcia odpowiedniej masy kostnej. U starszych natomiast jest rzekomą przyczyną zwapnienia naczyń krwionośnych, chociaż w tym stwierdzeniu co nieco prawdy jest. Aczkolwiek nie wapń, a niedobory witamin są tego przyczyną. Podejmowane są próby wykazania, że wapń z mleka jest przyczyną raka prostaty, że białka mleka wypłukują wapń z kości w odróżnieniu od białek sojowych, najtańszych białek, jakie są dostępne na rynku. Amerykanie pod koniec lat 80. zauważyli, że Azjaci nie chorują na raka prostaty, rzekomo z tego powodu, że nie piją mleka. To, że nie chorują, jest prawdą. Powyższe teorie mają na celu zdyskredytowanie mleka i produktów mleczarskich, które jako najlepsze źródło biodostępnego wapnia zapobiegają w zasadzie wszystkim dietozależnym schorzeniom metabolicznym, takim jak otyłość, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, miażdżyca, a nawet niektóre nowotwory, zwłaszcza nowotwory przewodu pokarmowego. Nie ulega wątpliwości, że produkty mleczarskie są najlepszym, w dodatku najtańszym źródłem biodostępnego wapnia, w związku z czym powinny wchodzić w skład naszej codziennej diety w takich ilościach, aby spożywać co najmniej 600, a najlepiej 1000 mg wapnia, przy czym kobiety w ciąży, kobiety karmiące, dzieci, młodzież w fazie intensywnego wzrostu i kobiety w po menopauzie powinny spożywać 1,3 g wapnia dziennie. Wapń obecny w produktach mleczarskich charakteryzuje się wysoką biodostępnością ze względu na obecność białka. W produktach fermentowanych obecna będzie beta-galaktozydaza, to jest enzym wytwarzany przez bakterie mlekowe, który hydrolizuje laktozę z wytworzeniem dwóch cukrów prostych. W produktach fermentowanych obecne są peptydy, które zapobiegają wytrącaniu wapnia w przewodzie pokarmowym. Natomiast w tłuszczu mlekowym obecne są witaminy D3 i K2, zwiększające przyswajalność wapnia, regulujące jego metabolizm w organizmie człowieka. Okej, Pani Profesor, dużo o tym wapniu, więc może troszeczkę o tym, jakie funkcje biologiczne ten wapń pełni w naszym organizmie. Niezależnie od tego, że stanowi materiał budulcowy kości i zębów, o czym wszyscy wiedzą, wapń jest aktywny biologicznie, uczestniczy w większości ogólnoustrojowych przemian metabolicznych. W tkankach miękkich wpływa na regulację przepuszczalności błon komórkowych, kanały jonowe, wzrost komórek, aktywuje enzymy, sekrecję hormonalną, wpływa na kurczenie się mięśni, między innymi mięśnia sercowego, na procesy krzepnięcia krwi,
a nawet na reakcje odpornościowe, stymuluje proces fagocytozy. Poza tym wpływa na funkcjonowanie obwodowego układu nerwowego, na gospodarkę wodno-elektrolitową i równowagę kwasowo-zasadową, przy czym mleko zawsze działa odkwaszająco, natomiast sery dojrzewające raczej zakwaszają nasz organizm. Dzięki tym wszystkim funkcjom wapń działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, tym samym zmniejsza ryzyko występowania wielu chorób. I może dojść do takich sytuacji, szczególnie jeżeli mamy niedobór wapnia w diecie, że ten wapń zostaje pożyczany z kości. Teraz chciałem panią profesor zapytać, dlaczego i w jakich okolicznościach może dojść do takiej sytuacji? No właśnie ze względu na te wymienione funkcje biologiczne. Z tego powodu we krwi oraz w płynach ustrojowych w naszym organizmie zawsze znajduje się niewielka, co prawda, ale za to stała ilość wapnia, około 1%. On występuje w postaci jonów, w postaci połączeń z białkami. Aby ten stały poziom w płynach ustrojowych utrzymać, dlatego przy niedoborach w diecie organizm pożycza brakującą ilość z własnego układu kostnego, ale to pożyczanie następuje w sposób wybitnie ergonomiczny, w taki sposób, żebyśmy mimo wszystko mogli funkcjonować. Więc w pierwszej kolejności jest pożyczka ze szczęk, w drugiej kolejności z żeber, z kręgów i dopiero w ostatniej kolejności z warstwy gąbczastej kości długich. Czyli długo możemy przy niedoborach wapnia funkcjonować, co zresztą zdrowiu absolutnie nie sprzyja. W organizmie dorosłego człowieka zdeponowane jest, no w zależności od postury, 1 do 1,2 kg wapnia, 99% tego znajduje się w kościach i zębach, więc jest z czego pożyczać. Ale niezależnie od możliwości pożyczania wapnia z kości, jesteśmy wyposażeni w różne mechanizmy adaptacji metabolicznej. I tak, przy niskim stężeniu wapnia w jelicie wytwarzane jest znacznie więcej białka wiążącego wapń, przechwytującego go, a także parathormonu, który pobiera wapń z kości. Natomiast przy wysokim stężeniu wapnia, co raczej rzadko się zdarza, we krwi uaktywnia się kalcytonina, która zmniejsza wchłanianie jelitowe, zwiększa wydalanie wapnia przez nerki z moczem. Z reguły wchłanianie wapnia kształtuje się na poziomie 30-40%, jednak ze względu na adaptację metaboliczną w pewnych sytuacjach, między innymi podczas intensywnego wzrostu, w czasie ciąży czy przy uprawianiu sportów ekstremalnych, absorpcja może wzrastać nawet do 75%. Jednak mimo tych złożonych, skomplikowanych mechanizmów, które z reguły zapewniają homeostazę wapnia, jego długotrwałe niedobory zawsze skutkują zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu. To teraz nasuwa się pytanie, jak do tych niedoborów doprowadzić, a raczej czy to, jak realizujemy nasze zapotrzebowanie na wapń, wynika tylko od tego, ile znajduje się go w naszej diecie? Oczywiście, że nie. Nie od ilości wapnia, a od jego biodostępności zależy realizacja zapotrzebowania. Biodostępna jest ta ilość składnika, która po uwolnieniu z żywności, ze struktur komórek na przykład roślinnych, zostaje wchłonięta do krwi i wykorzystana w procesach metabolicznych bądź zdeponowana w układzie kostnym. Najlepiej absorbowany jest wapń z połączeń metaloorganicznych. Stymulująco na jego wchłanianie działają przede wszystkim witamina D3 i K2, ale także witamina C, witamina B6, magnez, białka bogate w lizynę i argininę, laktoza, z której powstaje kwas mlekowy w przewodzie pokarmowym, ponadto rozpuszczalny błonnik pokarmowy oraz estrogeny. Niestety w żywności, zwłaszcza pochodzenia roślinnego, obecne są składniki ograniczające biodostępność wapnia. Są to szczawiany, fityniany, nierozpuszczalny błonnik pokarmowy, ale także wolne kwasy tłuszczowe, kofeina, nikotyna, alkohol, niektóre leki, stres. Ponadto nadmiar fosforanów i sodu z żywności przetworzonej. To ostatnie jest najczęstszą przyczyną niedoboru wapnia w naszej diecie. Jak widać,
metabolizm wapnia w organizmie zależny jest przede wszystkim od witaminy D3 i K2. Witamina D3 reguluje wchłanianie wapnia, natomiast witamina K2 wpływa na syntezę odpowiednich białek. Białek, które są zdolne do wiązania wapnia, do odzyskiwania wapnia z tkanek miękkich i do jego przekierowywania do kości lub zębów. Przy niedoborach witaminy D3 i K2 wapń kumuluje się w tkankach miękkich, w pierwszej kolejności w naczyniach krwionośnych. Pani profesor, jako że te niedobory, szczególnie witaminy D3, ale pewnie też K2 w Polsce są bardzo powszechne, chciałem zapytać, jakie są właśnie zdrowotne konsekwencje czegoś takiego? Kategoria wiekowa wapniaki jest w zasadzie wszystkim znana. Są to osoby najczęściej w wieku 60+, u których doszło do zwapnienia tkanek miękkich, najczęściej naczyń krwionośnych, ale także mięśnia sercowego, nerek i prostaty. Trzeba przyznać, że duży udział w generowaniu tych schorzeń mają niestety zalecenia żywieniowe. Przecież tłuszcz mlekowy, który jest dobrym źródłem witaminy D3 i K2, ale także innych antyoksydantów lipofilnych, dyskredytowano przez lat kilkadziesiąt jako rzekomo miażdżycotwórczy. Zalecano konsumpcję margaryn powodujących najprzeróżniejsze dysfunkcje na poziomie komórkowym, co się przekłada na wszystkie choroby metaboliczne. Analizując wyniki opracowań epidemiologicznych, nie sposób odróżnić szkodliwego wpływu margaryn czy utlenionych olejów od skutków niedoboru witamin D3 i K2. Dzięki temu łatwo jest dyskredytować mleko i produkty mleczarskie, przedstawiając zależność od spożycia, nie ujawniając niestety mechanizmów szkodliwego działania. W rzeczywistości, o czym większość z Państwa już wie, tłuszcz mlekowy nie tylko nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, ale dzięki wysokiej aktywności wszystkich bez wyjątku swoich składników zapobiega schorzeniom dietozależnym. I z tego powodu odtłuszczone produkty mleczarskie powodują spadek poziomu witaminy D3 w surowicy, zwiększa to ryzyko chorób autoimmunologicznych, zwiększa ryzyko nowotworów prostaty i okrężnicy. Również niedobory witaminy K2, najwięcej prac na ten temat wykonali Japończycy, zwiększają ryzyko nowotworów prostaty, płuc, wątroby, a przy okazji osteoporozy i miażdżycy. W takim razie, jaką rolę odgrywa wapń w profilaktyce chorób dietozależnych i chorób metabolicznych? Fundamentalną, porównywalną z rolą, jaką odgrywa pełnowartościowe białko. Realizacja zapotrzebowania na wapń zmniejsza nie tylko ryzyko osteoporozy, ale także próchnicy, paradontozy. Co ważniejsze, poprzez regulację metabolizmu na poziomie komórkowym, kanały jonowe, przypominam, wapń zmniejsza prawdopodobieństwo cukrzycy, nadciśnienia, a to jest równoznaczne z profilaktyką miażdżycy. Niestety ani mleko, ani produkty mleczarskie nie są przez Polaków doceniane. Być może dlatego, że są dyskredytowane, być może dlatego, że są zbyt mało reklamowane. Stawiam na to drugie. Skutkiem tego są powszechne i duże niedobory wapnia. Średnia realizacja wśród Polaków nie przekracza 45%, przy czym największa, niestety tylko na poziomie 60% zapotrzebowania, dotyczy dzieci i seniorów. W konsekwencji w Polsce zachorowalność na choroby dietozależne jest znacznie większa niż w krajach o wysokim spożyciu produktów mleczarskich, takich jak kraje skandynawskie, Francja czy Niemcy. Z opracowań epidemiologicznych wiadomo, że w krajach o dużym spożyciu serów dojrzewających oraz masła, takich jak Grecja, Włochy, Francja, zachorowalność na nowotwory jest około 2,5-krotnie mniejsza niż w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, gdzie spożycie nabiału jest zdecydowanie niższe. Pani profesor, biorąc pod uwagę już to wszystko, co pani powiedziała, domyślam się, jaka będzie odpowiedź na moje kolejne pytanie, ale mimo wszystko je zadam, czyli ile prawdy jest w takim twierdzeniu, że wapń jest niezbędny tylko w diecie dzieci i młodzieży do momentu uzyskania właściwej masy kostnej, a później to już właściwie nie ma znaczenia?
No niestety, takie informacje trafiają do konsumentów najczęściej poprzez internet. To jest totalna bzdura. Wiadomo, że w kościach, podobnie jak we wszystkich innych tkankach organizmu, nieustannie zachodzą procesy odnowy, odbudowy. W ciągu roku przebudowie ulega około 25% wewnętrznej tkanki gąbczastej naszego układu kostnego oraz 2-6% zewnętrznej warstwy korowej, tej najtwardszej. Dzięki temu możliwe jest uzupełnienie zniszczonych fragmentów kości, dostosowanie struktury i masy układu kostnego do trybu życia. W związku z tym jest nieuniknione wydalanie wapnia z moczem na poziomie 200-300 mg na dobę. I tak do całkowitej wymiany wapnia w kościach dochodzi średnio co 5-6 lat. No jak ta wymiana wapnia mogłaby zachodzić, gdybyśmy wapnia w diecie nie dostarczali na okrągło bez przerwy? Niedobory wapnia, ale także niedobory witaminy D3 i K2 w diecie, czasami ich złe wchłanianie przy stosowaniu niektórych leków, są główną przyczyną krzywicy, osteomalacji, osteoporozy, paradontozy. Niedobór wapnia w szczękach prowadzi do chorób dziąseł. W grupie pacjentów w wieku 29-40 lat cierpiących na paradontozę wykazano niskie spożycie wapnia, średnio zaledwie 400 mg. Suplementacja diety wapniem w postaci glukonianu czy mleczanu w ilości 1000 mg przez 180 dni spowodowała ustąpienie tych dolegliwości. Przyrost szczytowej masy kostnej u młodych ludzi zaledwie o 10% może ograniczyć aż o 50% ryzyko złamań osteoporotycznych u osób dorosłych, więc warto zadbać o podaż wapnia. Pani profesor, tak wracając jeszcze do tematu wpływu wapnia na metabolizm, to czy dobrze rozumiem, że jego odpowiednie spożycie może mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka otyłości, cukrzycy i ogólnie chorób metabolicznych? Oczywiście, bo skoro reguluje metabolizm, zwłaszcza metabolizm lipidów i trójglicerydów, to w sposób oczywisty wpływa na spadek masy ciała. Działanie wapnia polega na hamowaniu lipogenezy, czyli tworzeniu tkanki tłuszczowej, na promocji lipolizy, oksydacji tłuszczu i termogenezy. Co więcej, wapń, tworząc mydła z długołańcuchowymi nasyconymi kwasami tłuszczowymi, których to mydeł nie trawimy w przewodzie pokarmowym, zmniejsza kaloryczność żywności. Dieta zawierająca minimum 3 porcje wysoko wapniowych i wysoko tłuszczowych produktów mleczarskich jest równoznaczna z redukcją masy ciała nawet przy braku restrykcji kalorycznych. Natomiast w randomizowanych badaniach trwających 24 tygodnie, w których zmniejszono o 500 kilokalorii kaloryczność tych diet, wykazano, że wysoko nabiałowa dieta zawierająca 3-4 porcje nabiału, w którym obecne było 1200 mg wapnia, powodowała spadek masy ciała o 11%. Dieta wysokowapniowa, w której 1/3 wapnia pochodziła z diety, 800 mg, 2/3 pochodziło z suplementu, spadek masy ciała wynosił 9%. Natomiast dieta niskowapniowa 400 do 500 mg wapnia, spadek masy ciała dzięki obniżonej kaloryczności diety wynosił 7%. Skuteczność produktów mleczarskich wynika nie tylko z obecności biodostępnego wapnia, ale także z wysokiej zawartości aminokwasów rozgałęzionych, działających synergicznie razem z wapniem. Co ważniejsze, wapń zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego. Jednocześnie reguluje sekrecję, czyli wydzielanie insuliny oraz insulinooporność komórek. W programie Cardia, w którym uczestniczyło 3100 kilkadziesiąt młodych osób w wieku 18-30 lat, wszyscy z nadwagą i otyłością, wykazano, że osoby, które regularnie spożywają produkty mleczarskie, mają ryzyko insulinooporności mniejsze o 72% w porównaniu z tymi, którzy spożywali nabiał sporadycznie.
W grupie starszych mężczyzn, którzy spożywali jedną lub więcej porcji nabiału, zespół metaboliczny diagnozowano o 40% rzadziej niż w przypadku mężczyzn niespożywających nabiału w ogóle. Bardzo ważna, nie tylko ze względu na ryzyko cukrzycy ciążowej, jest odpowiednia podaż biodostępnego wapnia w diecie kobiet ciężarnych. Deficyt wapnia w trakcie ciąży, w trakcie laktacji zwiększa ryzyko rozwoju osteoporozy w wieku późniejszym. Co gorsza, zaburza rozwój i zdrowie dziecka. Zawiązki zębów mlecznych, czyli struktura tkanek twardych zęba, kształtuje się już od 4 tygodnia życia płodowego i kończy mniej więcej około 20 roku życia, kiedy to zęby mądrości już się wyrzynają. Dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów budulcowych, a oprócz wapnia istotny jest magnez i fluor, warunkuje prawidłową budowę tkanek zęba, zabezpiecza przed rozwojem próchnicy. Pani profesor, to teraz czy ja dobrze rozumiem, skoro będziemy mieli mniejsze ryzyko otyłości, no to chyba też będzie to równoznaczne z mniejszym ryzykiem i zapobieganiem nadciśnieniu. Dokładnie tak. Skutkiem otyłości jest wzrost poziomu leptyny. Jest to hormon, który uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych. Prowadzi to do wzrostu napięcia, sztywnienia naczyń krwionośnych, a to jest równoznaczne ze zwiększonym ciśnieniem krwi. Jeżeli naczynia nie są elastyczne, no to ciśnienie krwi rośnie automatycznie. Wyraźnym spadkiem nadciśnienia w czasie zaledwie 2 tygodni skutkuje zwiększenie wapnia z 400 do 1000 mg dziennie, przy czym dotyczy to osób nie stosujących farmakoterapii. Tę zależność potwierdzono na otyłych Afroamerykanach, stosując dietę DASH. Podstawą tej diety są niskotłuszczowe produkty mleczarskie. No mówimy o osobach otyłych, nie z nadwagą, tylko otyłych. Oprócz niskotłuszczowych produktów mleczarskich w skład diety wchodzą produkty zbożowe z pełnego przemiału, duża ilość warzyw i owoców, chude mięso, a także ograniczona do 3 gram na dzień ilość chlorku sodu. Po zaledwie 14 dniach stosowania diety DASH zaobserwowano wyraźny spadek ciśnienia tętniczego u wszystkich badanych, przy czym większy spadek ciśnienia dotyczył osób z nadciśnieniem, a mniejszy osób z ciśnieniem w granicach normy. U tych z nadciśnieniem wykazano spadek ciśnienia skurczowego o 11,4 oraz rozkurczowego o 5,5 mm słupka rtęci. Ciśnienie rozkurczowe spadało. Zarówno spadek ciśnienia, jak i czas, w jakim osiągnięto ten efekt terapeutyczny, były porównywalne ze skutkami farmakoterapii. Pani profesor, więc rozumiem, że skoro mamy badania takie randomizowane, to pewnie badania epidemiologiczne, obserwacyjne też się znajdą. Dokładnie. W zasadzie obserwacje epidemiologiczne były podstawą do ich potwierdzenia w badaniach randomizowanych. Z obserwacji 5,5 tysiąca mężczyzn w wieku 35-64 lata przez 25 lat. Z kilkuletniej obserwacji kilkunastu tysięcy kobiet w wieku okołomenopauzalnym wynika, że spożycie mleka w ilości powyżej 570 ml dziennie zmniejsza ryzyko zawału serca o około 30%. Każde 150 ml spożywanego regularnie mleka zmniejszało ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze o 7%. Warto dodać, że dodatkowe korzyści ze stosowania diety DASH, która potwierdziła te obserwacje epidemiologiczne, to obniżony poziom homocysteiny równoznaczny z mniejszym o 7-9% ryzykiem miażdżycy. Redukcja masy ciała średnio o 4-9 kg masy ciała w ciągu zaledwie 14 dni. I co więcej, brak skutków ubocznych farmakoterapii oraz konieczności kupowania leków. Dieta DASH to darmowa, skuteczna terapia w leczeniu nie tylko nadciśnienia, ale także otyłości, cukrzycy i miażdżycy.
Problem nadciśnienia dotyczy około 9 milionów Polaków. Gdyby wszyscy oni zmienili dietę, to farmacja wcale nie będzie w zachwytach. Biologiczne funkcje wapnia w regulacji ciśnienia polegają na zmniejszaniu napięcia, zwiększaniu wytrzymałości i elastyczności naczyń krwionośnych, na blokowaniu transmiterów, które powodują obkurczanie naczyń krwionośnych, przy czym w blokowaniu neurotransmiterów zawsze magnez jest bardziej skuteczny niż wapń i wreszcie na zwiększonym wydalaniu moczanu sodu. Ilość opracowań epidemiologicznych, w których wykazano, że chlorek sodu wpływa na podniesienie ciśnienia tętniczego, jest dokładnie taka sama jak ilość opracowań, z których ta zależność nie wynika. I ta druga sytuacja dotyczy osób, które mają zbilansowaną podaż wapnia w diecie. Jeżeli mamy odpowiednio dużo wapnia w diecie, nie musimy obawiać się szkodliwego działania chlorku sodu. No to jest bardzo, bardzo ważny punkt, dziękuję, że pani profesor to podkreśliła. A mnie wcześniej, w poprzednich części naszej rozmowy zafascynowało temat wapnia i nowotworów, szczególnie jelita grubego. I teraz chciałem zapytać pani profesor, jaka jest rola wapnia w profilaktyce nowotworów tego typu? Więc tak, po pierwsze dowody. Trwająca przez 24 lata obserwacja 10 tysięcy osób wykazała, że u tych osób, które spożywały dużo mleka, zwłaszcza tłustego, ryzyko rozwoju raka jelita grubego było o 54% mniejsze. W dodatku u tych, którzy spożywali fermentowane produkty mleczarskie typu jogurty, sery, twarogi, to ryzyko było mniejsze aż o 63%. Według naukowców fińskich chodzi przede wszystkim o obecność laktozy. Laktozy i kwasu mlekowego, który powstaje z laktozy w fermentowanych produktach mleczarskich. Kwas mlekowy stymuluje wzrost korzystnych bakterii mlekowych i dodatkowo hamuje wzrost patogenów w przewodzie pokarmowym, czyli reguluje nasz mikrobiom. Te badania potwierdzono w kolejnych, jeszcze bardziej obszernych opracowaniach epidemiologicznych z udziałem 88 tysięcy kobiet i około 44 tysięcy mężczyzn i wykazano, że u osób, które z dietą regularnie przyjmowały 700 do 800 mg wapnia, ryzyko nowotworu okrężnicy było mniejsze o 50% niż u tych, którzy przyjmowali tylko 500 mg wapnia. Obecny w produktach mleczarskich w postaci fosforanu wapń intensyfikuje wytrącanie soli kwasów żółciowych i kwasów tłuszczowych. Zwiększa i przyspiesza wydalanie bakterii fekalnych. Redukuje stężenie azotanów, azotynów w moczu i w dodatku działa detoksykacyjnie. Zmniejsza kumulację ołowiu i kadmu. Konsekwencją wytrącania kwasów żółciowych i tłuszczowych jest ich krótszy kontakt ze śluzówką, czyli zmniejszona cytotoksyczność. Tym samym zmniejszone ryzyko choroby nowotworowej. Oczywiście oprócz wapnia zawartego w produktach mleczarskich, wielokierunkowe, wszechstronne działanie antynowotworowe wywierają składniki tłuszczu mlekowego. Stąd ryzyko zachorowalności u osób spożywających fermentowane produkty jest mniejsze o 63%. Wow, to są fascynujące wyniki. To może teraz zapytam o coś, co może pokaże nam wapń i produkty mleczarskie od trochę gorszej strony, ponieważ często słyszy się o zwiększeniu ryzyka nowotworu prostaty, jeżeli chodzi o zwiększoną i dużą konsumpcję produktów mleczarskich. Czy tak rzeczywiście jest, pani profesor? Nie. Z całą pewnością nadmiar wapnia przy niedoborach witaminy D3 i K2 zwiększa ryzyko raka prostaty. Natomiast utożsamianie tego ze spożyciem mleka jest całkowicie bezzasadne, chyba że chodzi o mleko od krów stymulowanych hormonami, co stosowane jest w Stanach Zjednoczonych. Podczas European Cancer Congress, który odbył się w sierpniu 2011 roku, zaprezentowano w ilościach hurtowych, jeżeli się nie mylę, to było 5 albo 6
opracowań, w których wykazano korelację pomiędzy wysokim spożyciem mleka i produktów mleczarskich, a częstością występowania raka prostaty. Wszystkie te opracowania firmowane były przez profesorów farmacji z różnych jednostek naukowych, wszystkie jednostki naukowe z USA. W pracach tych wykazano, że dzienne spożycie powyżej 2000 mg wapnia zwiększało ryzyko raka prostaty w porównaniu ze spożyciem poniżej 500 mg. Oczywiście w metaanalizie, w której porównano wyniki z tych opracowań, potwierdzono, że spożywanie przez mężczyzn dużych ilości wapnia zwiększa ryzyko raka prostaty średnio o około 40%. I to jest prawda. Teraz kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, czy jest możliwe spożycie z dietą 2 g wapnia codziennie? Zapewniam, że nie. Bo żeby zaliczyć 1 g wapnia, to 3 posiłki wysoko wapniowe są niezbędne. Skoro uczestniczący w badaniach chorzy na raka prostaty spożywali 2000 mg wapnia, to znaczy, że oprócz wapnia z diety spożywali wapń z suplementów. Skąd autorzy badań wiedzą, że raka prostaty generował wapń z diety, a nie ten wapń, który był w suplementach? Kolejne zastrzeżenie. Dlaczego spożycie wapnia odniesiono do 500 mg, co nie zapewnia żadnych zdrowotnych korzyści, a nie do 1000 mg? Takie jest rzeczywiste zapotrzebowanie organizmu człowieka. Skoro 7-krotnie czy 6-krotnie na jednym sympozjum powtórzono te informacje, to w podświadomości uczestników kongresu, lekarzy, onkologów, co się zakodowało? Mleko równa się rak prostaty, bezpieczne spożycie wapnia poniżej 500 mg. Farmacja potrafi dbać o własny interes. I kolejne zastrzeżenie, wcale nie ostatnie. Czy autorzy doniesień pseudonaukowych poinformowali uczestników kongresu o jakości mleka produkowanego w USA? Od połowy lat 90. w celu zwiększenia wydajności mlecznej w USA stosowana jest somatotropina bydlęca. W mleku od krów stymulowanych tym hormonem poziom insulinozależnego czynnika wzrostu wzrasta 5-7-krotnie. Wiadomo od dawna, że wysoki poziom insulinozależnego czynnika wzrostu zwiększa prawdopodobieństwo nowotworów. I teraz uwaga. W mleku od krów stymulowanych somatotropiną poziom IGF jest na tyle wysoki, że ryzyko nowotworów prostaty wzrasta 14-krotnie. Ryzyko raka piersi 7-krotnie. Zaburzenia hormonalne. A przy okazji 2-3-krotnie wzrasta ryzyko raka płuc, pęcherza moczowego i okrężnicy. Nie bez powodu stosowanie somatotropiny bydlęcej zakazane jest w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii, w Japonii oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Czy jest możliwe, że autorzy doniesień o rzekomo rakotwórczym działaniu mleka, w większości profesorowie farmacji, nie wiedzieli o stosowaniu hormonów w produkcji mleka w USA? Czy uczestnicy kongresu zostali poinformowani o tym, czy zostali poinformowani również o jakości cytologicznej mleka skupowanego w Stanach? Zgodnie z prawem żywnościowym skupowane jest mleko od chorych zwierząt. Niestety. Jednak standardy cytologiczne mleka w Stanach i w Unii Europejskiej są nieporównywalne. W USA dozwolony jest skup mleka do 800 tysięcy komórek somatycznych w 1 ml, w Unii Europejskiej tylko do 400 tysięcy. Tymczasem mleko mastitisowe, które zawiera więcej niż 100 tysięcy komórek somatycznych w mililitrze, charakteryzuje się wysoką zawartością czynników prozapalnych, między innymi histaminy reaktywnych form tlenu czy białek ostrej fazy, przy niższej 4-5-krotnie zawartości witamin antyoksydacyjnych, przy wysokim poziomie albuminy surowiczej, która zwiększa ryzyko cukrzycy typu pierwszego. W dodatku w mleku mastitisowym
Stwierdza się podwyższone poziomy nie tylko insulinozależnego czynnika wzrostu, ale także epidermalnego czynnika wzrostu, transformujących czynników wzrostu, które wszystkie bez wyjątku zwiększają ryzyko chorób nowotworowych. I kolejne pytanie, bo wnioski były wyciągnięte na podstawie opracowań epidemiologicznych. Czy chorzy na raka prostaty na pewno nie jedli margaryn, na pewno nie jedli utlenionych olejów, czy nie mieli w związku z tym chronicznych stanów zapalnych, które leżą u podłoża chorób nowotworowych? Czy przypadkiem nie chorowali na cukrzycę? Te opracowania zostawiają tyle wątpliwości, one są po prostu niewiarygodne. Zresztą wiadomo, że opracowania epidemiologiczne i stwierdzenie statystycznie istotnej zależności między chorobą a spożyciem jakiegoś składnika diety nie jest wiarygodnym dowodem naukowym. W Europie podobne opracowanie, 5 pierwszych autorów, profesorowie farmacji, 6 specjalista od żywności, opublikowano w 2014 roku przez przypadek autorzy ze Szwecji. Tytuł tej pracy: wapń z mleka zwiększa ryzyko raka prostaty oraz chorób serca u starszych kobiet. Czyli już sugeruje to, co nie jest prawdą. Wykazano, że ryzyko raka prostaty jest skorelowane z wysoką podażą wapnia, czyli ze spożyciem powyżej 1,5 grama do 2 gram dziennie. Oczywiście ryzyko nie było związane ani z produktami mleczarskimi, ani z obecnym w nich wapniem, bo rzeczywistą przyczyną był nadmiar wapnia z suplementów przy niedoborach witaminy D3 i K2. Ponownie autorzy nie rozróżniają wapnia obecnego w żywności od tego, który pochodzi z suplementów. A potwierdzeniem tego, że nie mają racji, są opracowania epidemiologiczne. Wykazano, że z ryzykiem raka prostaty koreluje duże spożycie odtłuszczonych produktów mleczarskich i spożycie suplementów. Natomiast zależności między spożyciem pełnotłustych produktów mleczarskich a zachorowalnością na raka prostaty nie wykazano, dlatego że chodzi o niedobory witaminy D3, K2 i wapnienie tkanek miękkich przy nadmiarze wapnia. Z tego powodu odtłuszczone produkty mleczarskie należy traktować jako totalne dietetyczne nieporozumienie. Polecam publikację pod tym tytułem. I na koniec, czy jest możliwe, że profesorowie farmacji, autorzy tych opracowań, nie znają biologicznych funkcji witaminy D3 i K2? Sądzę, że jest to mało prawdopodobne. I mamy dowód na to, że manipulacje danymi z opracowań epidemiologicznych nie mogą być traktowane jako wiarygodne dane naukowe. Pani profesor, czyli teraz, żebym zapytał w imieniu pewnie też słuchaczy, czy dobrze wszystko zrozumiałem. Czyli to będzie tak, że ryzyko prostaty zwiększa raczej nadmiar wapnia i to nie nadmiar raczej z diety, bo ciężko tak naprawdę nadmiar wapnia z diety uzyskać, tylko prawdopodobnie nadmiar wapnia spowodowany suplementacją i do tego przy niedoborach witaminy D3 i K2? Dokładnie tak. Z dietą jesteśmy w stanie zjeść około 1 gram wapnia, ale nie 1,5 czy 2. Więc stosowanie suplementów przy niedoborze witaminy K2 prowadzi do kumulacji wapnia w tkankach miękkich, między innymi w prostacie. Te wątpliwości rozwiali Holendrzy. Wyjaśnili przyczynę mniejszej zachorowalności Azjatów na raka prostaty w porównaniu do Europejczyków. Tajemnica tkwi w regularnej konsumpcji natto, czyli fermentowanej soi, która jest najlepszym źródłem witaminy K2, w dodatku w formie MK7, czyli stabilnej, nie rozkładającej się po kilku godzinach, jak formy witaminy K2 obecne w serach dojrzewających. Przy okazji Holendrzy wykazali, że wystarczy zwiększona podaż witaminy K2, aby ryzyko raka prostaty zmniejszyć o 39%. Bardzo częsty u starszych mężczyzn przerost prostaty można w ciągu 2-3 miesięcy cofnąć. Wystarczy suplementacja witaminą K2 MK7 w dawce 100 mikrogramów dziennie. Przyczyną raka prostaty mogą być również długotrwałe niedobory witaminy D3.
Witamina ta zapobiega kancerogenezie, reguluje gospodarkę hormonalną, przeciwdziała wywołanej estrogenami proliferacji, czyli namnażaniu się komórek nowotworowych. Jak widać, biodostępność oraz metabolizm wapnia zależy przede wszystkim od podaży witamin regulujących jego przemiany metaboliczne w organizmie. W sumie biodostępność wapnia jest ważniejsza niż jego ilość. Jego nadmiar jest zawsze szkodliwy, no co nie ulega wątpliwości. Dotyczy wszystkich składników diety, a zwłaszcza leków. Pani profesor, w takim razie co z suplementacją? Bo myślę, że to jest na tym etapie pytanie, które się nasuwa w głowie wielu osób. Suplementy nie są tak skuteczne jak produkty mleczarskie. W trwających 12 lat obserwacji ponad 100 tysięcy pacjentów w wieku 50-71 lat wykazano, że suplementy podawane w dawce około 1 gram dziennie zwiększały ryzyko zgonów mięśnia sercowego o 20%. Analogiczne zależności wykazano w randomizowanych badaniach na 20 tysiącach pacjentów, trochę starszych, bo średnia wieku 73 lata, te badania trwały 3,5 roku. Suplementy podawane w dawce powyżej 500 mg zwiększały ryzyko zawału mięśnia sercowego o 30%. Skutkiem nadmiaru wapnia w osoczu było nie tylko zwapnienie tętnic, ale także podwyższona krzepliwość krwi. Więc u starszych mamy ryzyko większe o 30%, w grupie 50-71 lat ryzyko o 20% większe. Przecież te badania potwierdzają, że ryzyko chorób serca związane jest z nadmiarem wapnia z suplementów, a nie ze spożyciem mleka. Niestety w pewnych sytuacjach osteoporoza, rak jelita grubego, złamania kości, stosowanie suplementów wapnia jest konieczne. Oprócz wapnia należy zawsze przyjmować witaminę D3 i K2, a przy rozległych złamaniach również biodostępny krzem, który podobnie jak witamina K2 przekierowuje wapń do wnętrza kości. Przy złamaniach zapotrzebowanie na krzem wzrasta 50-krotnie. Wapń z suplementów wchłania się w znacznie mniejszym stopniu niż z żywności, z reguły poniżej 10%. Stosowany w nadmiarze może powodować zaparcia. Poza tym suplementy wapnia zmniejszają wchłanialność żelaza z diety, dlatego nie wolno łączyć na przykład serów czy suplementów wapnia ze spożyciem produktów mięsnych. Jeżeli łączymy te składniki, wówczas wchłanialność żelaza jest w znacznym stopniu ograniczona. To skoro już wiemy o suplementacji, to w takim razie pytanie o źródła wapnia najlepsze w naszej diecie i pytanie, czy to sery dojrzewające będą tym najlepszym źródłem wapnia? W zasadzie nie ma innego produktu spożywczego, który zawierałby więcej biodostępnego wapnia niż sery. W serach typu szwajcarskiego to są sery z dużymi oczkami. W 100 gramach sera holenderskiego z małymi oczkami 750 mg wapnia, ale długo dojrzewający ser typu włoskiego parmezan zawiera aż 1200 mg wapnia. Oczywiście nie zjadamy w jednym posiłku 100 gram sera. Poza tym biodostępność wapnia z serów wynosi około 40%. Mimo obecności witaminy D3 i K2 w serach długo dojrzewających jest jej zdecydowanie więcej niż tych krótko dojrzewających. Jest wytwarzana przez mikroflorę obecną w serze. I mimo obecności krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które zwiększają stopień jonizacji związków mineralnych, powodem tego jest tworzenie mydeł, nietrawionych w przewodzie pokarmowym kompleksów długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i wapnia. Te kwasy tłuszczowe mydła po prostu blokują część wapnia. Jednak z całą pewnością zamiast wędlin warto jeść sery dojrzewające. Nie tylko ze względu na wysoką zawartość wapnia, ale także obecność białek oraz tłuszczu, dzięki czemu są one sycące, na długo zaspokajają apetyt. Co ważniejsze, nie zawierają chemicznych dodatków do żywności, a tłuszcz jako źródło antyoksydantów lipofilnych reguluje homeostazę proantyoksydacyjną w organizmie człowieka. Sery znacznie zwiększają prozdrowotny potencjał diety. Z całą pewnością sery są lepszym źródłem białka niż wędliny czy mięso kulinarne. Dzięki stosowaniu hydrokoloidów zawartość białka w wędlinach jest nawet o połowę mniejsza niż w serach, a w dodatku część mięsa jest zastępowana
białkiem sojowym, niepełnowartościowym. No dobrze, to sery mamy odhaczone, a co z innymi produktami mleczarskimi? Oczywiście nie możemy się ograniczać tylko do serów. Chociażby ze względu na obecność laktozy czy kwasu mlekowego. Dobrym źródłem biodostępnego wapnia są jogurty i sery twarogowe. No wprawdzie zawartość wapnia jest w nich kilkukrotnie mniejsza niż w serach dojrzewających, w twarogach nawet dziesięciokrotnie mniejsza. To jednak zawierają one wapń w formie zjonizowanej, dzięki czemu jest lepiej wchłaniany z przewodu pokarmowego. Największą biodostępnością wapnia charakteryzują się jogurty. Ta biodostępność wynosi nawet 80% dzięki obecności laktozy. W obecności laktozy stopień jonizacji wapnia pod wpływem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w naszym przewodzie pokarmowym wzrasta o 28%. Poza tym jogurty są mniej alergenne niż mleko. To jest informacja dla rodziców małych dzieci. Pałeczki mlekowe Lactobacillus są zdolne do hydrolizy wszystkich białek mleka, również beta-laktoglobuliny. To jest białko, które najczęściej powoduje alergię na mleko. Poza tym pałeczki mlekowe regulują skład mikrobiomu. Wytwarzany przez nie kwas mlekowy i octowy w duecie bardzo skutecznie hamują rozwój patogenów. Poza tym stymulująco na rozwój właściwej mikroflory w wielicie działa diacetyl, składnik zapachu, bakteriocyny. To są związki o działaniu podobnym jak antybiotyki wytwarzane przez pałeczki mlekowe. Generalnie jogurty skuteczniej, szybciej i dużo taniej niż farmaceutyczne preparaty probiotyczne regulują skład mikrobiomu. W diecie małych dzieci powinny być codziennie obecne jogurty. Ja polecam jogurty bałkańskie, greckie, typu greckiego, które oprócz białek mleka zawierają żywe bakterie fermentacji mlekowej. Oczywiście należy konsumować pełnotłuste twarogi i jogurty. Jogurty niesłodzone, zagęszczane białkami mleka. Oprócz laktozy, kwasu mlekowego zawierają antyoksydanty lipofilne, między innymi witaminę D3 i K2. Wysoką zawartością biodostępnego wapnia charakteryzują się serki produkowane ze zdenaturowanych białek serwatkowych. Są to serki Capri, Capreggio, Ricotta. Trawione są z wytworzeniem bioaktywnych peptydów, które regulują krzepliwość oraz ciśnienie krwi, działają przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, antyoksydacyjnie, a nawet antynowotworowo. Niektóre z tych peptydów wykazują większą aktywność antynowotworową niż białko, z którego powstają. Tym przykładem jest laktoferycyna B powstająca z laktoferyny. Pani profesor, to o nabiale już wiemy. Jeżeli chodzi dalej o wapń, to niektóre osoby, dzisiaj mamy ten nurt wegański bardzo popularny, niektórzy próbują zapewnić sobie odpowiednią podaż wapnia poprzez spożywanie tylko produktów pochodzenia roślinnego. Czy są one z Pani perspektywy istotnym elementem zapotrzebowania, realizacja potrzebowania na wapń, czy może jednak nie do końca? To znaczy tak, rezygnować z nich nie możemy chociażby ze względu na funkcje biologiczne błonnika. W dobrze zbilansowanej diecie około 30% wapnia pochodzi z produktów zbożowych, z warzyw, z orzechów. No niestety ze względu na obecność składników, które zmniejszają wchłanialność wapnia, takich składników jak błonnik, fityniany, szczawiany, te produkty nie są najlepszym źródłem wapnia, aczkolwiek produkty fermentowane zapewniają większą jego biodostępność niż produkty niefermentowane. I teraz drobne porównanie. Aby zapewnić taką ilość wapnia, jaka jest obecna w jednej szklance mleka, należy spożyć 8 filiżanek szpinaku, życzę smacznego, albo 5 filiżanek czerwonej fasoli, raczej niewykonalne. Natomiast 2 filiżanki brokułów prawdopodobne. Biodostępność wapnia z większości produktów roślinnych, również zbożowych, nie przekracza 10%. Podobnie jak w przypadku suplementów. Ale wyjątkiem od tej reguły są rośliny krzyżowe. Kapusta, brokuły, kalafior, jarmuż. Pomimo zawartości nierozpuszczalnej frakcji błonnika, obecny w tych produktach wapń, charakteryzuje się całkiem niezłą biodostępnością.
Wynika to z obecności kwasów uronowych, które ulegają fermentacji w jelicie i wówczas znaczna część wapnia wskutek tej fermentacji zostaje uwolniona i zresorbowana w okrężnicy. Z tego powodu kapusta biała czy brokuły są źródłem wapnia o biodostępności tylko nieznacznie mniejszej jak z mleka. Generalnie błonnik obecny w produktach roślinnych ogranicza biodostępność wszystkich związków mineralnych. Bardzo silne połączenia chelatowe powstają pomiędzy wapniem a grupami fosforanowymi znajdującymi się w płatkach owsianych, co skutkuje ograniczeniem biodostępności wapnia nawet o 65%. Z tego powodu dzieciom i młodzieży nie polecam płatków owsianych. Podobnie suplementacja diety chitosanem powoduje obniżenie biodostępności wapnia o ponad 20%, więc jeżeli robaczki w formie zmielonej trafią do naszej diety w postaci koncentratów białkowych różnego rodzaju, wówczas biodostępność wapnia będzie ograniczona. Okej, pani profesor, to teraz takie trochę podsumowanie małe, czyli w jakich produktach mleczarskich, jakie ilości musimy ich zjeść, żeby zapewnić sobie zapotrzebowanie na wapń? Więc w zbilansowanej diecie, jak już wspomniałam, 30% wapnia pochodzi z produktów zbożowych, a minimum 70% z produktów mleczarskich. Codziennie powinniśmy zjadać równowartość 1 litra mleka, w którym znajduje się 1 gram wapnia. W 2 szklankach mleka 480 mg wapnia. W małym jogurcie, takim 175 ml, 240 mg, ale biodostępność 80%. Jeden plasterek sera Golda, bo Polacy preferują sery holenderskie, zawiera 160 mg, ale nie musimy się ograniczać do jednego 20-gramowego plasterka. W 100 gramach twarogu 120 mg. To się da zbilansować. Ale warto jeść produkty wysokotłuszczowe i produkty fermentowane z laktozą i z kwasem mlekowym. Z tego wynika biodostępność wapnia obecnego w produktach mleczarskich. Dzięki optymalnej proporcji wapnia do fosforu, dzięki obecności białek, laktozy, witaminy D3, bioaktywnych peptydów, wapń obecny w produktach mleczarskich charakteryzuje się największą biodostępnością ze wszystkich produktów spożywczych, jakie są w naszej diecie obecne. Oczywiście w serach dojrzewających nie ma laktozy, nie ma białek serwatkowych, ale za to obecna jest witamina K2. Tu wyjątkiem od tej reguły są sery topione. Obecny w serach topionych wapń jest związany, schelatowany przez topniki i jest niebiodostępny, więc serów topionych generalnie nie polecam. Na pewno nie jako źródło wapnia. Warto przy okazji wspomnieć o wapniu obecnym w jajkach. Wprawdzie w jednym jajku obecnie jest zaledwie 32 mg wapnia, ale jeżeli ze względu na fosfolipidy, bezcenne dla naszego mózgu, zjadamy 4 jajeczka dziennie, to już mamy 130 mg wapnia. Co ważniejsze, fosfityna, białko obecne w jajach, zwiększa biodostępność wapnia o kilkanaście procent, więc warto sery dojrzewające czy twarogowe łączyć ze spożyciem jaja, ale nie z produktami mięsnymi. Rośliny krzyżowe natomiast nie mogą być codziennym składnikiem diety. Obecne w nich goitrogeny, tak zwane glukozynolany, hamują wytwarzanie hormonów tarczycy, zaburzając pobieranie jodu, którego i tak wszyscy Europejczycy mamy totalne niedobory. Okej, no to jest piękne podsumowanie. I pani profesor, mi się na koniec nasuwa takie pytanie, które będzie związane z wątpliwościami odnośnie jakości dzisiejszego mleka. Czyli moje ostatnie pytanie, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego mleka w Polsce, w naszym kraju? Dokładnie tak samo jak w całej Unii Europejskiej. Wspominałam już, że zgodnie z prawem żywnościowym skupowane jest mleko nie najlepszej jakości. Prawo żywnościowe chroni wyłącznie interes producenta, a nie konsumenta. W Unii Europejskiej dozwolony jest skup mleka zawierającego 400 tysięcy komórek somatycznych w 1 ml. Mleko od zdrowych krów zawiera poniżej 50 tysięcy komórek somatycznych w 1 ml. Mało tego,
Dopuszczalne są pozostałości antybiotyków, sulfonamidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Co prawda dla każdego z tych chemioterapeutyków zdefiniowano dopuszczalny poziom MRL, co według mnie raczej świadczy o hipokryzji autorów prawa żywnościowego, a nie o trosce o konsumenta, o jego zdrowie. W odróżnieniu od USA nie jest dozwolone stosowanie hormonów. Nie wiadomo tylko, czy ten zakaz jest przestrzegany, skoro nadzór nad bezpieczeństwem żywności jest całkowicie iluzoryczny, polega na kontroli dokumentów zawierających deklarację producenta. Czyli kontrolujemy papiery, a nie produkt w realu. W dodatku wdrożenie wysokowydajnych technologii produkcji mleka, czyli zastąpienie zielonki pastwiskowej, siana czy sianokiszonki kukurydzą i soją, skutkuje kilkakrotnym spadkiem zawartości antyoksydantów w paszach. A to przekłada się na zdrowie zwierząt oraz jakość cytologiczną mleka. Czy chore krowy z otłuszczoną wątrobą mogą wytwarzać zdrowe mleko? Z badań przeprowadzonych w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu wynika, że niekoniecznie. Zawartość najcenniejszych dla zdrowia składników tłuszczu mlekowego zależy od mikroflory żwacza, tak samo jak nasze zdrowie zależy od mikrobiomu jelita. Zielonka pastwiskowa promuje wzrost bakterii celulolitycznych, które syntetyzują istotne dla zdrowia składniki tłuszczu mlekowego. Natomiast stosowanie kukurydzy promuje rozwój bakterii amylolitycznych, które ograniczają bakterie celulolityczne. Skutkiem tego jest znacznie ograniczona synteza bioaktywnych składników istotnych dla naszego zdrowia. Dlatego w mleku pozyskiwanym od krów żywionych zgodnie z technologią TMR, to jest całoroczna monodieta, zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3 oraz witamin antyoksydacyjnych maleje 3-4-krotnie. Natomiast zawartość najcenniejszych dla naszego zdrowia naturalnych izomerów trans, między innymi CLA, oraz rozgałęzionych kwasów tłuszczowych o udokumentowanym działaniu antynowotworowym maleje nawet 10-krotnie. Prozdrowotny potencjał takiego mleka jest znikomy. Stosowanie technologii TMR nie jest korzystne ani dla zdrowia zwierząt, ani dla jakości mleka, ponieważ zwiększa ryzyko stanów zapalnych wymion. Mleko mastitisowe, zawierające więcej niż 100 tysięcy komórek somatycznych w 1 ml, stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów, nie tylko dla małych dzieci. Wzrost aktywności związków o działaniu prozapalnym, np. cytokin, histaminy reaktywnych form tlenu, spadek zawartości witamin, enzymów, bioaktywnych peptydów, destrukcja otoczki kuleczki tłuszczowej skutkują nie tylko obniżoną wartością odżywczą. Wysoki poziom albuminy serum, która z krwi przechodzi do mleka, z krwi zwierzęcia przechodzi do mleka, zwiększa ryzyko typu cukrzycy typu pierwszego. W czasach słusznie minionych mleko od chorych zwierząt było selekcjonowane. Z mleka o podejrzanej jakości produkowano wówczas kazeinę techniczną, kazeinę włókienniczą, a nawet kazeinę wykorzystywaną do produkcji kineskopów do telewizorów. Patent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sprzedany m.in. do Japonii. Dopóki mleko od chorych zwierząt nie trafiało do łańcucha żywieniowego, zachorowalność na alergie, nietolerancje pokarmowe była kilkukrotnie mniejsza. Chorobę leśniowskiego Crohna 30 lat temu diagnozowano sporadycznie. Nie bez powodu w Szwajcarii w drodze referendum podjęto decyzję o rezygnacji z technologii TMR, czyli monodiety dla zwierząt. Powrócono do tradycyjnych metod produkcji mleka o wysokim potencjale prozdrowotnym. Okazuje się, że to prozdrowotne mleko jest tylko o 20% droższe od mleka uzyskiwanego w warunkach przemysłowych. Nie, profesor, bo
Ta ostatnia część to taka łyżka dziegciu naprawdę, bo bardzo przykra wiadomość po tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli tych wszystkich zaletach, i brzmi to jak taka utracona szansa. I moje pytanie brzmi, czy to w Polsce jest wykonalne, czyli powrót do tych naturalnych metod, czyli tego, żebyśmy mieli dostępny nabiał, który nam służy. Obawiam się, że nie, dlatego że grupy interesu, lobbyści są zdecydowanie skuteczniejsi niż organizacje konsumenckie. No może zmienimy rząd, może referenda będą honorowane. Tych wątpliwości jest bardzo dużo, ale trudno o optymizm. Autentycznie trudno o optymizm. I prawo żywnościowe godzi w interes konsumenta, dlatego ja na wszystkich swoich wykładach informowałam studentów, że będę mówić o tak zwanym prawie żywnościowym, bo jest to bezprawie. No cóż, bardzo miły wykład, kończymy tym niemiłym akcentem, ale z nadzieją na to, że może to, jak nasze rozmowy się rozchodzą i pokazują, że jednak ta świadomość w społeczeństwie polskim rośnie, daje mi osobiście jakąś nadzieję, że może przyszłość jest nieco w bardziej kolorowych barwach. Pani profesor, ja za dzisiaj bardzo dziękuję jak zawsze za wspaniałą rozmowę i do usłyszenia pewnie za jakiś czas w kolejnych fascynujących rozmowach. Do miłego, do widzenia. Do widzenia. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że rozmowa z profesor Grażyną Cichosz jak zawsze Ci się podobała. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem, zostaw komentarz, udostępnij film dalej, niech ta wiedza się roznosi, bo zdecydowanie warto, aby każdy usłyszał to, co ma do powiedzenia profesor Grażyna Cichosz. Jeżeli chcesz sprawdzić poprzednie rozmowy z profesor Grażyną Cichosz, a jeżeli ich nie słyszałeś, to gwarantuję Ci, że chcesz, to w opisie tego filmu znajdziesz link do strony, na której znajdziesz wszystkie poprzednie rozmowy, także serdecznie zachęcam Cię do sprawdzenia. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Trzymaj się, bądź zdrowy. Cześć.